się dobierać. Serdecznie i oddaję głos autorowi. Otóż zdjęcia są jak gdyby z drugiego bieguna tego, co widzieliście Państwo na dole, gdzie pan Kamil uzyskał wręcz ekstremalne odwzorowanie szczegółów, głębi ostrości, stosując określone techniki cyfrowe. Nakładania kilkudziesięciu wykonanych laboratoryjnie zdjęć, ale efekty są wspaniałe, prawda? Wspaniałe, jeżeli ktoś lubi szczegóły. Moje podejście jest diametralnie odwrotne. Tutaj raz, nie ma zastosowania żadna obróbka cyfrowa. Wszystkie zdjęcia są naturalnie uzyskiwane za pomocą różnego rodzaju obiektywów i dobierania też do tych obiektywów czegoś w rodzaju analogowych filtrów, które troszeczkę modyfikują obraz, jaki daje obiektyw. I teraz cała zabawa polega na tym, żeby przy określonych warunkach oświetleniowych, w określonej odległości uzyskać takie efekty, jak na tych kilkunastu zdjęciach uzyskałem. Jest to zabawa przednia, polecam, od obiektywów, od kamer cyfrowych, tych 18-milimetrowych, takich malutkich obiektywików, za pomocą których można uzyskiwać takie efekty kręcenia zdjęcia, tak jak tutaj, że wydaje się, że kręci lekko, a to jest efekt, który wywołuje obiektyw. No to efekty już całkowicie odjechane, tak jak na tych zdjęciach, które potem powiem, co to w ogóle jest i jak to powstało. Czy w takich zdjęciach, gdzie też do robienia tego był używany chyba 70-letni obiektyw, lekko zmodyfikowany. Czy trudno takie zdjęcie zrobić? Otóż trudno, bo raz trzeba mieć określone warunki oświetleniowe, bo można to całkowicie prześwietlić, niedoświetlić. Trudny jest pomiar światła w takich obiektywach, ponieważ aparaty cyfrowe, jakie by nie były nowoczesne, niestety nie potrafią mierzyć światła poprawnie. Jeżeli obiektyw jest zrobiony z innego szkła, nie posiada żadnej elektroniki, automatyki, więc to się nieraz dobiera eksperymentalnie. Najczęściej robione są zdjęcia na ustawieniach manualnych, kolejne próby, a najważniejsza jest odległość od obiektu, który się robi. Żeby uzyskać efekty takie, jak Państwo widzicie, ta odległość musi być różna w zależności od zastosowanego obiektywu.